Dzień dobry Państwu. W tym roku wśród kilku wytycznych, które są prezentowane na Kongresie Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Barcelonie, są również wytyczne dotyczące postępowania w zatorowości płucnej. Muszę powiedzieć, że wyjątkowo dobrze udało się trafić w moment, w którym możemy uwzględnić w nowych wytycznych kilka bardzo istotnych nowych prac, które w ostatnim okresie się ukazały i zmieniły nasze poglądy i nasze możliwości, jeśli chodzi o diagnostykę i leczenie zatorowości płucnej. Myślę tutaj o badaniu PEITO, które po wielu latach zwolniło nas z konieczności zastanawiania się, czy powinniśmy dawać leczenie trombolityczne, bardzo skuteczne, ale obciążone powikłaniami krwotocznymi, również powikłaniami dotyczącymi centralnego układu nerwowego, a więc bardzo groźnymi, u pacjentów, którzy mają zatorowość płucną, ale nie są we wstrząsie, ani nie mają niskiego ciśnienia, natomiast mają inne parametry sugerujące podwyższone ich ryzyko wczesnego zgonu. Okazało się, że tych pacjentów nie musimy leczyć trombolitycznie, ale powinniśmy ich monitorować i wtedy, kiedy coś z nimi złego się dzieje, dopiero stosować to skuteczne, ale niebezpieczne leczenie. Więc monitorowanie pacjentów pośredniego ryzyka wczesnego zgonu w zatorowości płucnej. Jednocześnie po drugiej stronie spektrum pacjentów są ci, którzy mają zatorowość płucną, ale można ich nazwać pacjentami niskiego ryzyka. I uprościły się niezwykle dwie rzeczy. Po pierwsze, możemy taką definicję przykleić do danego przypadku już na podstawie oceny klinicznej. Nie potrzeba bardzo wyrafinowanych metod. Musimy po prostu zastanowić się, czy taki pacjent nie ma dodatkowych obciążeń i zmierzyć mu tylko saturację, skorzystając z jego palca, saturację krwi tętniczej. Jeśli spełnia on pewne kryteria i w takim wyliczeniu indeksu ciężkości zatorowości płucnej wypada dobrze, to możemy go wysłać do domu, nie hospitalizując albo hospitalizując bardzo krótko. Do tej pory byłoby to tylko teoretyczną możliwością, natomiast w tej chwili, od bardzo niedawna, mamy 3 zarejestrowane nowe leki, które mogą być stosowane w leczeniu zatorowości płucnej doustnie. Do tej pory musieliśmy korzystać z leków podawanych parenteralnie. 2 z nich można w ogóle od początku stosować, jako lek pierwszy. Apixaban i rivaroxaban zostały zarejestrowane do leczenia i wstępnego, i później ciągłości tego leczenia. Natomiast dabigatran zastępuje nam acenokumarol albo sintrom. I połączone te dwie informacje dają możliwość, żeby pacjentów niskiego ryzyka rzeczywiście nie hospitalizować albo hospitalizować krótko. Są też nowe dane dotyczące innych elementów, ale te chyba uznałbym za najważniejsze.